Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale o okręcie World of Warships i dzisiaj zajmiemy się niemieckim niszczycielem tieru 10, to jest Elbing, czy Elbląg, jak kto woli swoją drogą. Ciekawostka, że w drzewku niemieckim jest okręt o, co prawda, zgermanizowanej nazwie, ale jednak polskiego miasta, no ale to już taka ciekawostka. A więc tak, omówimy sobie, że ten okręt warto posiadać. Jak tym okrętem grać, jak go zrobić, żeby się grało dobrze? Ja Wam tutaj prezentuję, Szanowni Państwo, wariant taki w miarę do spokojnego grania. Oczywiście ta bitwa może nie jest dobrym przykładem tego, ale będę Wam oczywiście cały czas tutaj mówił o tym, jak ten okręt wykorzystać prawidłowo, żeby on się sprawdził. I teraz tak, ja wiem, że droga do niego nie jest usłona różami i ciężko się gra na niektórych okrętach z tej linii, ale nie za darmo mamy free expa, żeby... Znaczy nie za darmo, za darmo mamy free expa, więc można sobie te najgorsze momenty przeskoczyć i okręt wymaksować. Co do kapitana, można tutaj sobie zamontować Lutyensa. Ze względu na to, że okręt, mimo tego, że ma pulę HP całkiem przyzwoitą, w zasadzie jak krążownik, no to nie ma naprawki. Ale mając Lutyensa na pokładzie, po wyspotowaniu czterech okrętów, co przy... No jednak jesteśmy dedekiem, także mamy jeden z mniejszych promieni wykrywalności na mapie, nie licząc oczywiście jakichkolwiek innych niszczycieli, bo 6,5 km to jest dosyć dużo jak na deskę. Ale większe cele powinniśmy wykrywać, także myślę, że to nam pozwoli troszeczkę hapsa odzyskać. I dlatego warto tego Lutyensa mieć. Oczywiście 140 trafień i szybsze przeładowanie to jest inna sprawa, na którą też warto zwrócić uwagę, bo może być taka sytuacja. No ale wygląda to jak wygląda. Jeżeli kapitana Lutyensa nie macie, to nie zaszkodzi żaden inny. Więc tak, co mamy tu z uzbrojenia? Mamy trzy podwójne wieże z działami kalibru 150 mm. Przeładowuje nam się to 6 sekund w takiej konfiguracji, w jakiej ja Wam prezentuję. Zasięg ognia to jest aż 16 km, także dosyć daleko bijemy. I tak jak wspomniałem na początku, to jest taki zestaw do grania na spokojnie, żeby tam jakoś nie musieć się mocno pchać do przodu, żeby cokolwiek zdziałać. No bo jednak kamuflaż 6,5 km to jest dużo, a jeżeli chcemy postrzelać, to musimy podejść bliżej. No i zaraz zobaczycie tutaj w międzyczasie, co ten okręt potrafi robić, jeżeli jest dobrze wykorzystany i dobrze wykorzystywane są jego pociski przeciwpancerne, bo to jest naprawdę potężne i siejące straszliwe z pospieszeniem uzbrojenie. Szansa na podpalenie pociskami gonokowo burzącymi wynosi 8%, ale to są pociski takie rezerwowe, bym powiedział. Główne nasze uzbrojenie to są właśnie te pociski przeciwpancerne. One będą trukły niesamowicie wszystko, co nam tylko pokaże kawałek burty i trzeba z nich korzystać ile się tylko da. Oczywiście wiadomo, że jeżeli będziemy rykoszetować, no to ładujemy wtedy obeki. Albo zmieniamy cel, jeżeli jest taka możliwość. Mamy tutaj obeczki również, nie wiem czy już powiedziałem, czy nie, zapomniałem. Szansa na pożar wynosi 8% na obekach. No i tu tam zawsze jakieś zaplecze do tego, żeby coś tam popalić. Mamy tutaj uzbrojenie torpedowe, ale ono jest takie, powiedziałbym, no ciężko to scharakteryzować jakimś tam dobrym porównaniem. To są torpedy, które pływają co prawda daleko, mają zasięgu aż... ile? 13,5 km. Ale płyną bardzo wolno, to są torpedy o prędkości 50 węzłów. Wykrywalne są co prawda z niezdużego dystansu, bo kilometr 200, ale to i tak daje nam 9,2 sekundy czasu na reakcję przy tych torpedach. Maksymalny damage jest w miarę 16,5 tysiąca. Mamy tutaj jako taką długo utrzymującą się zasłonę dymną, nie taką jak na pozostałej części, znaczy części drzewka niszczycieli prowadzącą do Z52, czyli tej drugiej. Tutaj ten dym po rozstawieniu trzyma nam się 97 sekund, także możemy trochę z tego dymu sobie spokojnie popląkać. Mamy również rozbicie, które nam pomaga w walce z samolotami i ten okręt naprawdę z samolotami radzi sobie całkiem przyzwoicie. No ale oczywiście wiadomo, że jak ktoś się na nas z góry uprze, to jednak krzywdę nam zrobi. Nie mamy hydro niestety, a okręt jest duży, więc co robić, żeby grało się w miarę sensownie i w miarę przyjemnie? Otóż zapomnijcie, że jesteście tutaj na pokładzie niszczyciela. Jeżeli macie Minotaura i go lubicie, to grajcie tak samo. Obserwujcie mapę, szukajcie kogoś, kto wam popłynie, żeby pospotować. Najlepiej jakby popłynął spotować, jeszcze zostawił wam dym, a potem wy rozstawicie swój. To już jest w ogóle bajka. No i mielenie desek, jeżeli oczywiście mamy na nie spota, bo większość desek będzie nas widziała z większej odległości niż my ich, bo mamy, przypominam, 6,5 km wykrywalność na tym okręcie, to jest naprawdę dużo. Ma niewiele jest niszczycieli, które są tak bardzo widoczne. I powiem Wam szczerze, że musimy po prostu obserwować mapę i szukać dogodnego miejsca do tego, żeby zrobić komuś krzywdę. Spójrzcie, że ten Neptun tutaj krąży i cały czas chce stadele dostawać.
Może żeby nie to, to już bym dawno rozmontował tego Jutlanda tutaj, no ale wolałem tam wiecyty jeszcze wsadzić na odchodne. Moja propozycja kapitana, którą wam tutaj zaprezentuję razem z tym gameplayem, to jest taka wersja bezpieczna. Jest też inna i omówimy sobie to na końcu, ale to najpierw pokażę wam to, co przygotowałem i czym gram obecnie sam. Więc wydaje mi się, że ten okręt to jest taki właśnie niszczyciel wsparcia, który powinien gdzieś tam mieć kogoś przed sobą. To nie jest okręt do walki na pierwszej linii i nie jest to na pewno okręt do walki okapy, bo nasze torpedy wystrzeliwane w niszczyciele no mają małą szansę na trafienie, bo są wolne i mamy kupę czasu, żeby je wyminąć. I wykrywalność okrętu po raz kolejny podkreślam jest kiepska, także to musi być okręt drugoliniowy, gdzie ktoś nam będzie spotował albo mamy samoloty przed sobą, które będą nam cele pokazywać. Pepance, jeszcze raz pepance. Jeżeli nie mamy konta, to dopiero wtedy ładujemy obeki, ale myślę, że widzicie, że tych cytadel sypie się całkiem sporo i na pewno będziecie zadowoleni z takich liczb, jeżeli będziecie wyskakiwały, będą wam wyskakiwać takie wartości w cytadelach. To myślę, że stwierdzicie, że okręt warto posiadać. Za blisko podchodzić nie ma co, bo ponownie pojawia się problem kamuflażu i braku hydro, także możemy opierdzielić torpedy. A na takim dystansie 10 km i więcej te cytadele będą wchodziły w naprawdę bardzo dużą ilość celów. Nie mówię tu oczywiście o pancernikach, ale wiele krążowników będzie chapać te cytadele, aż będzie beczało. Także naprawdę te pancerze są tutaj przepotężne. Torpedy, no, tak jak mówiłem, wolne, ale o dosyć dużym zasięgu, te 13,5 km, czasem pozwoli nam w coś trafić. Jak ktoś te torpedy oleje i pomyśli, że a może zgasną, a one nie zgasną i dopłyną do kadłuba, zrobią bach i trochę tego damage'u wpada. Wtedy możemy sobie żonglować pociskami i próbować palić gościa na zmianę z zalaniem, które będzie naprawiał. No i w zasadzie to, co chciałem o okręcie powiedzieć, to powiedziałem. Okręt jest do grania na drugiej linii w tej konfiguracji, którą ja wam prezentuję. Jeżeli chcecie grać bliżej przeciwnika, co raczej będzie trudniejsze, bo kamo nie zejdziecie niżej. Te 6,5 km to jest minimum, jakie ten okręt jest w stanie osiągnąć, bo w tym buildzie, który ja wam pokazuję, jest i ulepszenie na kamuflaż i perk na kamuflaż, także nic więcej nie wyczarujecie. Możecie ewentualnie mieć RPF-a, żeby być bardziej przygotowanym na pojawienie się niszczyciela, możecie mieć ewentualnie ciężkie pociski przeciwpancerne i to chyba jest dobre rozwiązanie. Można tutaj sobie na przykład zdjąć adrenalinę, założyć sobie ciężkie pociski przeciwpancerne i sobie też tak grać, bo to jest wasze główne uzbrojenie, więc nie zaszkodzi mu trochę podbić tych parametrów. Oczywiście adrenalina to jest też dobry wybór, ale ja wam pokażę kapitana, na którym gram sam oraz pokażę wam propozycję nieco inną, jeżeli chodzi o build na tym okręcie. Także to już jest końcówka bitwy, bo tu zostałem wyświecony przez zbyt dużą ilość okrętów, no niestety nie udało się już tutaj uciec. Zobaczcie, że zaraz ten Neptun jeszcze się pojawi, który tam gdzieś sobie krążył wokół. Pięknie łapał cytadelki. Jednego fraga sobie rozstrzelałem, tego Jutlanda, no i zaraz tutaj pojawi nam się jeszcze Neptunek, który będzie chciał razem ze mną udać się właśnie w objęcia Neptuna, przynajmniej. Nie pamiętam, jak się nazywa odpowiednik Poseidon, o właśnie. No i zobaczcie, mamy hydro, który nas trzyma, z któregoś okrętu, który jest w pobliżu, już mniejsza o to który, bo w tym momencie nie mam podglądu na mapę, na bitwę w takiej skali, żebym widział nazwy, ale 4 pociski w Neptuna, 4 cytadele i mamy fraga 141 tysięcy, jak na deskę wydaje mi się, że ok. Także przejdźmy sobie do obejrzenia builda. To jest to, na czym gram obecnie, a za chwilę wam pokażę propozycję numer 2. Więc tak, jak widzicie, obrót dział, zapobiegawcze utrzymanie, ostatni bastion HP, kamuflaż, adrenalina i 2 perki na jeden na prędkość przeładowania, drugi na zasięg. I możecie sobie to również zmienić, żeby zagrać w takim zestawie. O, coś takiego. Czyli widzicie, nie ma tutaj tego perka, jest to radiolokacja. Nie ma adrenaliny, jest zwiększenie obrażeń z pocisków plus szybsza zmiana pocisków załadowanych. Także raczej trzeba się sugerować tym, że nie będziemy na pierwszej linii walczyć. Więc pod to róbcie swoje buildy. Moja propozycja pierwotna to jest właśnie ta, którą w tej chwili widzicie na ekranie. I z mojej strony w tym materiale wszystko. Okręt fajny, dający naprawdę sporo frajdy, bo sadzenie cytadel
w Moskwy, w Piotropawłowskiej, w Stalingrady, w Desy, w Minotaury, w Smoleński, we wszystko inne pływające krążowniki naprawdę potrafi zrobić uśmiech na gębie. Także ja uważam, że okręt warto zrobić. Dzięki, do usłyszenia i na razie.